pierwszy sezon House of Cards był wydarzeniem i czymś nowym w historii seriali. Drugi był co najmniej dwa razy lepszy. Na trzecią część wielu więc ostrzyło sobie zęby. I tu mówię od razu, początek nie jest tak dynamiczny jak w poprzedniej serii. Tam wprost w splot słoneczny walił nas już pierwszy odcinek. Tu intryga rozkręca się dość powoli, ale kiedy już na nowo pozwolicie się uwieść, jest bardzo dobrze. A finałowy odcinek zasługuje na osobne brawa. Od pierwszego do ostatniego ujęcia. Klasa. Nie chcę spoilerować, powiem więc krótko. W trzecim sezonie scenarzyści słusznie skupiają się na tym, co najciekawsze. Czyli wbrew pozorom nie na władzy, ale naszej słodkiej inaczej parze. Perfekcyjny związek Francisa i Claire Underwood przechodzi arcyciekawe przemiany, aż do spektakularnego finału. Jakiego? Oczywiście nie zdradzę. To, co mnie urzekło w trzecim sezonie? Francis Underwood to postać fascynująca, ale obrzydliwa, zepsuta do szpiku kości. Zresztą widzieliście dwa pierwsze sezony, to wiecie sami najlepiej. Byłam pewna, że skoro finał drugiej części to dojście na szczyt, w trójce będziemy kibicować powolnemu upadkowi Francisa, bo jednak musi być jakaś sprawiedliwość na tym świecie. A tu, ku mojemu zdziwieniu, Francis Underwood staje się nagle godny mojego współczucia. Naprawdę jest momentami tak postawiony pod ścianą, że budzi moją empatię. I nawet zaczynam myśleć, że w sumie próbuje zrobić coś naprawdę dobrego. Dla kraju, dla ludzi. Bardzo cenię sobie takie przewrotki. Na jedną z kluczowych postaci pięknie wyrasta nam także odsunięty na boczny tor Doug Stamper, czyli spec od czarnej roboty i mózg jakich mało. To, co wyprawia w drugiej części sezonu, zasługuje na szacunek. Takiego poziomu przewrotności nie znacie. A odcinek finałowy, właśnie ze względu na Daga, nawet jeśli poniekąd przewidywalny, jest majstersztykiem. Oglądajcie więc i rozkoszujcie się, bo nie ma nic przyjemniejszego niż twórcy seriali, którzy szanują swoich widzów i wiedzą, że tu żadne oszustwo i fuszerka nie przejdzie. Już czekam na czwarty sezon. A teraz pędzę oglądać drugi sezon Broadchurch, który sobie zostawiłam na deser. Do zobaczenia.